Siemano, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie będziemy grać parę BGS-ów, pogramy też sobie parę solo shuffle, jeżeli nam się uda dojść i też zobaczymy, czy uda nam się dostać do solo shuffle, jeżeli chodzi o wersję Blitza, czyli typowo, gdzie gramy już, pogramy też na innych graczy, tylko że po prostu to działa jak solo shuffle arenowe, tylko tu po prostu nam dobiera do takiego rated battlegrounda. I zobaczymy, czy nam się to uda wszystko tutaj, jakby tak powiedzieć, zgromadzić tyle. Czy nam się uda zgromadzić to wszystko w tym jednym filmiku, zobaczymy. Liczę na to, że będziemy mogli tutaj to wszystko zagrać. Ja troszeczkę tutaj pozmieniałem sobie build. Idę na typu takiego Starfala, jeżeli chodzi o balansa. Niestety w ostatnim czasie to nie dbałem, było to w Warcraft, bo nie miałem czasu, żeby tak inni chłopaki tutaj siedzieli i grali i ownowali areny. Ja sobie tam coś pograłem, testowaliśmy coś, różne setupy. Lecz no, nie wychodziło nam to, zresztą też nie wszyscy mamy gear, itemy, enchanty, bo enchanty teraz są drogie, więc też nie kupowałem. Wiecie, że ja bardziej tutaj będę grał tak, żeby się bawić tą grą, żeby coś tam pograć, powalczyć. I na ile mi starczy czasu, to będę nagrywał odcinki z World of Warcraft. Nie będę ukrywał, że moim priorytetem jest Rise of Kingdoms. I tam, że tak powiem, się wszystko dzieje w ostatnim czasie też, więc tam też się na tym skupiam. WoWa głównie po to, że coś tam sobie pograć, wiecie, arenki, jakieś PvP, PvE, nie mam parcia, żeby uzbierać itemy szybko. No, tak to wygląda. No wiadomo, że w tygodniu musimy zrobić sezon kapa, więc dlatego te BGS-y, solo shuffle, inne areny, czy też jak będę grał tam z chłopakami jakieś areny, czy też te battlegroundy, to będę się starał sobie tutaj to pomalutku wdrażać. Tak, widzicie, tutaj akurat jestem na gearze PvP. Gear PvP jest maksymalny 6.2.6, więc tutaj nie ma żadnego innego gearu, więc pograjmy, zobaczmy, co tu wyjdzie. Wypadałoby porobić te BGS-y w końcu. Niestety w ostatnim czasie też bardzo czasami coraz bardziej praca ogranicza się, jeżeli chodzi o nagrywanie dwóch kontentów. I nie będę ukrywał, że troszeczkę mnie to martwi, bo chciałem wam nagrywać World of Warcraft bardzo tak ambitnie, bo no, wiedziałem, że mam na to czas i też chęci, prawda? Więc no, miałem takie, jakby tak powiedzieć, tutaj opcje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, patrzcie, jak to wyciśnie. Balast ciśnie. O, silence dałeś. Dobrze, proszę bardzo, lecimy. Coś chyba wziął mi ten. Dużo się dzieje, widzicie, że dużo się dzieje. Ale chyba ich wypieramy. O, chyba zacząłem wyjść. O nie! Chyba, nie wiem, czy przez przypadek sobie nie wziąłem reseta. Nie powinienem go brać. A chyba nie brałem. Wygraliśmy open. Rzeczko zepsułem z odpałkami. Aha, czy mamy środek, a... Nie, mamy dobrze tutaj, nieźle. Dobra, lecimy z nim. O! Ładnie wrzucił. Czy nie nasakuje go. Muszę jeszcze wykminić jedną rzecz a propos mojego... tutaj kochanego. O, silence, super. Nauczyłeś się grać na silence, ziomeczku. Dobra, bo musimy cofnąć się, bo bez sensu jest tutaj ciśnienie się. Gdzie nie mamy większość graczy, tam jest jeden warrior. No, a pozbierali nam trochę, widzicie? O, chcesz walczyć, tak? Dobrze, dawaj. Chodź. Chodź. O, i tak wygląda, nie? Że chciał walczyć i już nie chce walczyć. Ale to co powalczymy. Mamy reset, mamy. Ale ci są nas.
Nie będę się odpalał, niestety na nas tutaj zjadą. Gdzie ci ludzie się wszyscy pojawili? A, wszyscy poszli tu, środek tracimy. Dziwnie strasznie. To co Reptil Paladin robi na PvP to jest kosmos, nie? Gdybym miał możliwość naprawdę troszeczkę więcej gry, to bym tego Reta... Chociaż Balasem mi też gra się bardzo przyjemnie, ale nie będę ukrywał, Red to jest Red, nie? Gość już ma... No ale mi się tu, widzicie, patrzcie, jak mi się tu przestawiały te edity. Nie zapisałem wszystkich editów tutaj. Oj, dawaj, bo mnie tutaj ciśniesz na tym, a... Środek mamy, to przegramy, bo my to gramy bardzo słabo. Widać, że tutaj latamy, nie, jakby tak powiedzieć. Jego trzeba tutaj od razu pacyfikować. No nie wszyscy, o Jezus, dobra. Wszyscy pobiegli do jednego paladyna, nie? A go już nie nastakowany. Dostał Hojainara. Chodź, nie uciekaj. Disorient? No co ty to? W środek powinniśmy przejąć, nie? Już mamy dwa, tak jak przegramy. Dość mocno. GG, you lose. Dzięki za info. Aha. O Jezu Maria. Chodzuje mi od razu. A, Retti. No tak sądziłem, że mi dojedzie. Jak to co? O, bił. Ja bym troszkę... Z nas średnich odpałka, więc nie było co palić się. Niby teraz w środach tam trzech pilnuje. Ojej, tam Demon Hunter próbował coś zrobić, ale padł. Aha, idziesz tutaj, dobra. Prowla. No tu mógł wejść. Aha, idę tutaj. Nie. No nie wygramy tego, jak tak to będzie wyglądać, nie? Bo mamy, można upilnować trzech swoich takich marków, nie?
Teraz nam tu przejmą tą prawą stronę, bo jest niekryta, tam niby mamy, no niby mamy 3 na 3, 3 na 2, no, musielibyśmy naprawdę dobrze tu mieć ten środek. Ale tu nie mam flopa. Ojej, nie wciągnąłem sobie flopa. A retri przegrywa chyba. Tak. Bo on tam ma rogala. A, tu jest penasik. Polecimy z nim. Teraz niby mamy 5. Jak na długo. Market nam wzięli, bo market był pusty. I klasyka. Co nas to leci? Które nas leci? A czy odpuściliśmy, to nam zabrali, tak? Mamy niekryte te. Na razie idziemy tak na styk, ale... Dobra, bierzemy ten. Rajna trzeba wziąć. Quarry nam zabrali. Ale tu się widzicie? I'm fucking coming. Ale się tutaj biorą i wciskają. Jest tam feral. Mają dwóch tutaj druidów. Nie ma co. Dwóch druidów tam broni. A, w środek nam przejęli. Cudnie. No tak, jak tu będziecie się klepać. Lock? Nie, z lock powinien wygrać sobie. O, chyba nie. Jakim co ten Hunter sam to przyjął? Dobra, sieć ci po tym. Dizzy wrócił. Gdzie oni idą? Tam mamy, to mamy. Możemy im to odebrać.
Albo i nie, bo tu się bronią. Bronią się twardo. Nie wiem, czy się wyleczę. O, nie mamy rady. No silent, ale... Musimy się cofnąć. Mamy 2 na 3. Niby nadrabiamy, a potem tracimy, nie? A ten środek też pilnować, bo oni tutaj z tego środka to mamy wszędzie. Tutaj widać, że próbują szlajna przyjąć. Paki. Tutaj coś mamy. Tak, Demo Hunter próbował coś zrobić. Też nie, tu nie Demo Huntera nie było, to nie wiem. A tam są balasy. Tam balas jest z Feralem, jak pamiętam. Nie wiem, czy dalej jest. Dalej walczą. A, przyjęli, dobra. Co go ściśniemy, może pójdziemy od razu tam na górę, ja bym tam ścisnął ich. Patrz jaki cwaniak. Bym chciał szybko na monta, bo chciałbym przejąć farmę. O, farmę mamy. Dobre BG, takie w miarę fajne. Na market idą. Farma jak? Broniona. Market też ok. To nie, gdzie oni będą szli. Na farmę będą szli na pewno. Widziałem, że idzie po fira, nie? Po firka sobie wymyślałem, że pójdzie i jazda, nie? Dawaj, lecimy ze Starfallem. Coś mi tam chyba w tle się włączyło. Siedź w butach. A, przekręcili, no. A nie. Tu chwilę kręcą. Rogal też tutaj siedzi.
To żeby mi Shadow Stepa jebnąć. Trudno. Chyba to wygramy, panie i panowie. Chyba tak. Dobrze. Dobre BG. Dobre BG, naprawdę dobre. Długie, ale dobre. 20 minut BG. Dawno takiego długiego nie grałem. O co tutaj tu mamy? Getting Al Gladiat. O, okej, okay, dziękuję. Pan wpadł. I co, solo shuffle? Aha. Niby czekałem długo. Może się uda, że już mnie weźmie. O. Tu lądujemy. I co, coś odbieramy. Proszę bardzo. Jak ładnie. VIP. Lecimy sobie na wyspę porobić questa przy okazji. Może w końcu nas ciągnie na jakiś solo shuffle. No ale powiem szczerze, że też solo shuffle długo się czeka. Myślałem, że to będzie w miarę szybko. Ale jednak to solo shuffle się trochę czeka. Wiem, że wiecie, jak już teraz posiedziałem trochę, no to teraz dane instant wejście, nie? No i najwidoczniej nie. O, jeszcze trzeba zebrać przy okazji. Tak jest. Wow, w parki 2. Już zrobiliśmy coś? O, czekajcie, bo nie wiem, czy ja mogę dotknąć, czy co? A, nie, musimy dotknąć. O, tutaj jest jakiś afkar. O, ekstra. Wow, wyfirku. Wyfirku, siedzisz w tym. Rafael, Donatello. Wszystko mi bije. Wszystkie kary na mnie idą. Cisnęli mi we dwóch ładnie. Nie powiem, że nie, ale we dwóch ładnie. Ale zrobił w sumie to, co ja im zrobiłem przedtem. No. I co, solo shuffle nie zapiszemy się? To czekanie trochę trwa. Powiem, że nie. Możesz mi sapnąć i tak ucieknę. Misiu pysiu. Para pa pa. Pa 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 pa
No nie, no we dwóch, mi się pisie. Słabo, słabo. To było słabe, ale trudno. Teraz zrobię tego questa do końca, może się uda. 30 solo shuffle. Dalej nie chcę mnie wziąć solo shuffle. To mi się zdaje, że chyba mało ludzi gra solo shuffle ostatnio. To na pewno. Podawanie, chodź tu. Serio? Nie uciekniesz mi, misieczku. Robione. Nie będę się całą rogalku bił, kiedy ty mnie ten... Chcesz... O, chcesz się jednak się bić. Za rogalek. Ujeczka. O, dał mi dobrze, dobrze w kasta wszedł. Myślałem, że mi nie przerwie, ale... Chciałem zaryzykować, trudno. Ja z rogalami nie lubiłem się nigdy bić, więc ja zawsze z rogalami miałem problem. Rogale są bardzo cięższe dla druidów. Rotowanie, chyba że naprawdę umiecie unikać kasty, nie? Tutaj się biją. Podawanie. Długo wam się powiem, też solo shuffle się czeka. No trudno. Prawdopodobnie nie zagramy się solo shuffle. Jak będę wejdę, może jakoś tam wam nagram filmik, o to jak już jestem na jakimś, które solo shuffle się doczekałem. Na chwilę to będzie tyle. No, jak widzicie, no BG fajnie było. Fajnie, fajne BG wyszło, więc mam nadzieję, że odcinek będzie niezły. Także troszeczkę długi, no ale niestety filmiki z World of Warcraft tyle mniej więcej będą trwały. Od 15 przepraszam do 30 minut, więc niestety czasem tak bywa. A na pewno wam coś nagram jeszcze z filmik z delwami, bo też klienci też niektórzy gracze pytają się mi o tego delwów. Muszę chyba kampanię chyba dokończyć, bo to się skończyłem. Ale to na dziś będzie tyle. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Mam nadzieję, że WoW wam przypadł do gustu. Zobaczymy jak to będzie przyszłościowo, czy będę nagrywał przez cały czas tego World of Warcraft, czy będę miał też widzów. Jeżeli będę miał, to będę nagrywał. Jeżeli będę widział, że to nie ma sensu, że też mniej z tej społeczności, że tu bardziej społeczność patrzy na Rise of Kingdoms, tak w ostatnim czasie też mi niektórzy o sobie mówili, że dawaj tylko Rise of Kingdoms, bo będzie fajnie, skupisz się na tym, będzie wyglądać to lepiej. No, zobaczymy. Na razie robię wam dwa kontenty. Jak to będzie przyszło, zobaczymy. Trzymajcie się, hej.